Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy najpierw dotknęli takiego fragmentu z drugiego listu do Koryntian 5:17. Dwa fragmenty dzisiaj zobaczymy sobie spójne ze sobą, od tego zaczniemy. Drugi list do Koryntian 5:17. Mamy cykl pod tytułem Kim jestem? Jak pamiętacie, świadomość, kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd idziesz, definiuje całe Twoje życie. Całe Twoje życie. Kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd idziesz? To są trzy pytania, na które jeśli prawidłowo sobie odpowiesz i będziesz żył według tych odpowiedzi, to masz murowany sukces w życiu. Drugi list do Koryntian 5:17 mówi tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jeśli jesteś w Chrystusie. I teraz tak, jeżeli jesteś pewny, że jesteś w Chrystusie, to cię dotyczy. Jak nie jesteś pewny, to cię nie dotyczy. To jest w ogóle taka fajna rzecz, bo często ludzie się zastanawiają nad tą taką informacją o tym, że Bóg w ogóle jedynie w Chrystusie się porozumiewa ze światem, bo się inaczej nie porozumiewa. Dlatego tu jest napisane, jeśli jesteś w Chrystusie. I co teraz, jeśli jesteś w Chrystusie? Bo jesteś w Chrystusie. Odrodziłeś się z Bożego Ducha, to jesteś w Chrystusie. Każdy człowiek, który się odrodził z Bożego Ducha, przyjął niezasłużoną ofiarę Jezusa za swoje grzechy, uwierzywszy w nią, uwierzył w Jego zmartwychwstanie w ciele i uznał Jezusa Panem swojego życia, a nie jak dotychczas siebie samego, narodził się na nowo. Nie ma dwóch zdań. I tu nie ma nad tym, co dyskutować. Jeśli ktoś zrobił to w sposób jedynie religijny, wypowiedział jakąś tam formułkę, tak naprawdę nie poszło za tym jego serce, no to się nie narodził na nowo. I to też jest prosta rzecz. Bo kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych i wyzna ustami swoimi, czyli realnie uzna, zgodzi się z tym, że Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Czyli jeśli narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to jesteś w Chrystusie i koniec. I nigdy z tego Chrystusa już się nie wydobędziesz. Nie można tego stracić. Zbawienie jest nieutracalne. Prawdziwe zbawienie. No zresztą jest jedno tylko zbawienie, zbawienie prawdziwe, reszta to jest fikcja literacka, tak? Ale jeśli jesteś prawdziwie narodzony z Bożego Ducha, to nigdy nie stracisz swojego zbawienia. Czyli pójdziesz do nieba, co już tam będziesz miał, to jest inny kaszel, o tym nie mówimy dzisiaj, ale do nieba pójdziesz. To jest dobra nowina, bardzo dobra nowina, najlepsza jaka istnieje. Tak? I co tutaj jest napisane? Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Jakim jest stworzeniem? Nowym. Jesteś nowy. Kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha? Przypomnij sobie mniej więcej datę. Od tego dnia jesteś nowym stworzeniem. Ile tam masz latek? Ile, Ania, masz latek w Chrystusie? Prawie 2 lata. 2 latek jest. Wstań, proszę. Powiem, tak wygląda 2 latek w Chrystusie na przykład. Niby to pannica dorodna, a tu 2 lata. 2 lata. Bo to jest jej prawdziwy wiek. Kiedyś pamiętam, na początku mojej znajomości z Norbertem, dla mnie takim nowym było, że Norbert obchodził urodziny w czasie, kiedy się zbliżał termin jego duchowego odrodzenia. I mówił, że ma 6 lat, 5 lat.
Nie to w ogóle tak gadał, choć. To było dla mnie takie ciekawe, ponieważ po raz pierwszy spotkałem człowieka, który tak oficjalnie o tym mówi i tak oficjalnie to określa. To było dla świata nie do końca do przyjęcia, ale akurat jego to w ogóle nie interesowało. Nowym jesteś stworzeniem od tamtego czasu. Nowym. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Co to jest za werset? Tego wersetu to się ludzie powinni nauczyć na pamięć. Ludzie, mnóstwo porażek chrześcijan jest wynikiem tego, że nadal uważają się za stare stworzenia. Uważają, że ich zachowania obecne w ciele definiują ich ducha. Wydaje im się tak. Jest to wmontowane w ich podświadomość. No tu się kłania głębokie zrozumienie trójjedyności człowieka. I każdy z was musi mieć to w swoim sercu wykute na blachę, że człowiek jest trójjedyny. Duch, dusza, czyli psychika i ciało. I rodzi się na nowo duch człowieka i to jest nowy człowiek. Nie ma w tobie starego człowieka. W twojej duszy mogą być stare rzeczy jeszcze. Możesz mieć stare nawyki i dokonywać starych działań. I to jest grzech. Z tym musisz się uporać. To jest rzecz naturalna, bo inaczej nagrody nie dostaniesz, a na ziemi diabeł cię będzie dojeżdżał jak burą sukę. Rozumiesz? To jest ta nie najlepsza nowina. Ale takie są fakty. Natomiast w duchu jesteś nowym stworzeniem i to określa ciebie. I do nieba idziesz dlatego, że jesteś nowy w duchu. Stare przeminęło. Co to jest starość? Starość to jest ostatni okres życia. Bardzo krótka definicja starości. To jest ostatni okres życia. I to jest napisane stare, czyli ten ostatni okres życia przeminął. Finish. Stare przeminęło. Ty, prościej nie można. Kocham świętego Pawła za jego prosty przekaz. Rozumiecie? Prosty przekaz. Starość to ostatni okres życia. A tu jest napisane, że już nawet stare przeminęło, się skończyło. Tak? A słowo przeminięcie oznacza skończenie się. To skończenie się ostatniego okresu w twoim życiu. W momencie nowego narodzenia skończył się ostatni ludzki okres w twoim życiu. Umarło w tobie wszystko. To, co blokowało cię przed niebem. To, co należało do sfery ziemskiej. I co cię trzymało w szponach diabła. Proszę, zacznij ten werset głęboko rozumieć i ogłaszać go dzień w dzień. Wstawaj od jutra, od rana i powiedz, nowym jestem stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko w moim życiu jest nowe. Niech diabeł to słyszy, rozumiesz, i niech dostanie zapalenia mózgu. Zrób to, bardzo cię proszę, zrób taką przysługę w ogóle wszystkim, a sobie najbardziej. Drugi list do Koryntian 5,17. Wstajesz rano i ogłaszasz. Nowym jestem stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko we mnie jest nowe. Amen. I zaczynasz nowy dzień. Rozumiesz? Wykuj to na blachę. Powtarzaj to wielokrotnie w ciągu dnia. Niech ci do głowy nie przychodzi informacja, która jest sprzeczna z tym. I teraz drugi werset. List do Filipian. 3:10-14. Taki fragment. Żeby poznać Go, czyli Jezusa, i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić.
Ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Kulminacyjny fragment to jest werset 13 dla nas. Chcę dzisiaj o tym mówić i chcę, żebyśmy dzisiaj zrobili mocny fundament w tym temacie. Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Ale szczególnie pierwsza część tego fragmentu. Zapominając o tym, co za mną. I teraz posłuchajcie, zna każdy ten werset. Ale teraz przejdźmy do praktyki. Czy zapomniałeś o tym, co za tobą? W praktyce. To jest bardzo ciekawa rzecz. I coś ci powiem. Nie wiem, jaki to jest procent Kościoła, trudno mi powiedzieć. Ale niewielki. Może 3 do 10, tak strzelam, którzy zapomnieli o tym, co za to. Wiecie, dlaczego moje życie jest udane? Bo zapomniałem o tym, co za mną. Ja mam świętą amnezję. Jak chcecie mieć świętą amnezję, to wam pokażę, jak to zrobić. Ale musicie się tego nie bać. Natomiast jeżeli, powiem ci teraz od drugiej strony negatywnej, jeżeli nie zapomnisz o tym, co za tobą, nie będziesz prowadził zwycięskiego życia. Będziesz się bujał między przeszłością a teraźniejszością. I stąd przyszłość będzie dla ciebie zamglona. Słaba i niedotykalna. A duchy niedowiarstwa będą miały na czym bazować. Zacznę od wersetu 10. Ten werset pokazuje nam pewnego rodzaju drogę, która ma nas doprowadzić do zapomnienia. Ale może zanim to zrobię, powiem trochę o zapominaniu. Zanim pokażę tą drogę, to powiem o zapominaniu. Wiecie, co to jest zapomnienie? To jest utrata zdolności, po pierwsze. Inaczej, główna rzecz to jest utrata zdolności. I chcę, żebyście to zapamiętali. Do 3 rzeczy. Przypominania sobie, rozpoznawania i odtwarzania rekonstrukcyjnego. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Co to jest w ogóle zapominanie? To jest utrata zdolności. To przypominania sobie, rozpoznawania i odtwarzania rekonstrukcyjnego. Co to jest przypominanie? Przypominanie, przyjaciele, to jest wydobywanie informacji z pamięci długotrwałej, czyli takiego dysku, który mamy w sobie i który gromadzi w sobie wszystko to, co przeżyliśmy do tej pory, czego doświadczyliśmy, zarówno na poziomie wiedzy, jak i emocji. Mamy taki dysk i to się nazywa pamięć długotrwała. Takie coś mamy w mózgu. I jestem w stanie teraz zrobić pewnego rodzaju założenie. Pewnie świat naukowy mnie za to wyśmieje, ale uważam, że mam objawienie w tym temacie. Uważam, że istnienie elementu naszego mózgu, zwanego popularnie pamięcią długotrwałą, jest wynikiem grzechu. Uważam, że Adam z Ewą nie posiadali tego elementu, bo mieli zdrowy mózg. Dlaczego tak uważam? No na to wskazuje Słowo Boże. Chociażby imię Boga, który mówi ja jestem. On nigdy nie powiedział ja byłem. Pamiętacie? On nigdy nie powiedział ja byłem. On zawsze był z nimi jako ja jestem. Oni nie musieli Boga pamiętać, ponieważ z Bogiem byli jak na co dzień.
Oni nie potrzebowali. Bo wiesz, gdzie jest relacja, to nie trzeba sobie przypominać. Jak ja mam żonę na co dzień, to nie potrzebuję nosić jej zdjęcia w portfelu, przepraszam. Może nosisz zdjęcie żony czy męża w portfelu, to jest twoja prywatna sprawa. Ja nie noszę. Bo mi to jest niepotrzebne. Wiecie, czemu nie noszę? Bo mnie to nie kręci. Rozumiesz? Co ja będę z tym zdjęciem robił? No po co mi to zdjęcie? Ani się z nim nie prześpię, ani ono do mnie nic nie powie. Rozumiesz? Mam żonę. Tak? Na stałe. Dlatego pamięć długotrwała to jest wypaczenie naszego mózgu. To nie jest coś, co nam stworzył Bóg. Rozumiecie? Nasz mózg został zniszczony przez grzech. Dlatego używamy go prawidłowo tylko kilka procent. Rozumiesz? Stąd te teksty. W ogóle wiecie, że zapominanie, jeżeli chodzi o fizjologię, jest patologią. Czyli jeśli ktoś zapomina, to się mówi, ty masz coś nie w porządku z głową. Ale w tej starej książce pod tytułem Biblia jest napisane zapominajcie. A więc zobacz, w jego oczach zapominanie, tak, jest pozytywne, a pamiętanie negatywne. Wow. To trzeba zobaczyć, co tu jest i trzeba się zmierzyć z tym, co mamy tutaj. A więc przypominanie, to jest wydobywanie informacji z pamięci długotrwałej, które, co ciekawe, wymaga sięgnięcia do jej zasobów w celu wyciągnięcia tej informacji zmagazynowanej tam i przeniesienia jej do czasu obecnego. Czyli posłuchaj, żeby sobie przypomnieć, to trzeba się napracować. To jest czynnik. To się robi. A więc posłuchaj, przypominasz coś sobie, bo chcesz sobie przypomnieć. Chcesz sobie przypomnieć. Kiedyś do mnie ktoś powiedział, ty morderco. Ja mówię, ty masz lepszą pamięć ode mnie. Nie pamiętasz, jak zabiłeś człowieka? Ja mówię, a ty pamiętasz? Jak ja zabiłem człowieka? Kiedyś robiliśmy taki wywiad w telewizji, przyjechała ekipa telewizyjna. Nasze miasteczko ma 8 tysięcy ludzi. I oni mi wsadzili mnie w samochód i mówią, pokaż nam, gdzie zabiłeś tego człowieka. Słuchajcie, słowo honoru objechałem takie kamienice 3 razy. Dopiero zaskoczyłem, w której bramie go zabiłem. Za 3 razem mówię, to tutaj mówię chyba. Oni mówią, jak to chyba? Zamordowałeś człowieka. Ja mówię, ale czego taką sensację z tego robić? Nie rozumiem. Ktoś powie, ale jakimi ty kategoriami myślisz? Ja mówię, biblijnymi. Ja się kiedyś pomodliłem o świętą amnezję. Uklęknąłem na kolana i powiedziałem, ja chcę nie pamiętać. I to nie jest wyparcie. To nie wyparcie. Bo wyparcie to jest lękowe zepchnięcie czegoś do podświadomości. A ja się w ogóle nie boję. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Mi się facet, którego zabiłem, nie śni po nocach w ogóle. Rozumiesz, o co chodzi? Nie straszy mnie. To po prostu jest utrata zdolności, którą możesz osiągnąć. Co to jest rozpoznawanie? Rozpoznawanie to jest pamiętanie informacji uruchamiające proces pamięciowy polegający na, ciekawa rzecz, dopasowywaniu napływających na bieżąco informacji z tymi, które są zmagazynowane w nas. Posłuchajcie, co się dzieje w umyśle. Kiedyś ktoś cię na przykład skrzywdził. Rodzic zrobił ci krzywdę. Odrzucił cię. Dawno temu. Nie lubisz tego wspominać. Starasz się o tym nie pamiętać.
Ale wystarczy jeden aspekt odrzucenia w obecnym czasie przez kogokolwiek z Twojego środowiska, natychmiast tam to wraca wielkim flopem. Dlaczego tak jest? Bo jest taka funkcja, kolejna funkcja patologiczna w naszym mózgu, jak rozpoznawanie, czyli element zmagazynowany w pamięci długotrwałej, kiedy zderza się z przeżywalnym elementem dnia dzisiejszego, następuje fuzja. I mamy manifestację odrzucenia. I ludzie mówią, co się stało? Znowu zostałem skrzywdzony, tak jak kiedyś, jak cierpię. A jak ja do ludzi mówię, nie musisz cierpieć, pokażę Ci mechanizm. Pokażę Ci, jak to działa. Pokażę Ci, jak nie łączyć tych rzeczy, jak zmiażdżyć rozpoznanie. I trzecia rzecz, odtwarzanie rekonstrukcyjne. To jest wydobywanie informacji z pamięci w formie cząstkowej i dorabianie do tego iluzyjnych elementów w obecnym czasie. Warownej iluzji. Wydobywamy troszkę, dokręcamy resztę. Ludzie przeżyli kiedyś tyle, jakąś porażkę przeżyłeś w życiu. Dzisiaj zaczynasz dotykać podobnego elementu na podstawie emocji, czy też rodzaju przeżycia i natychmiast wkręcasz się, że znowu Ci się nie uda. Co to jest? Odtwarzanie rekonstrukcyjne. Już stworzyłeś kolejną przestrzeń do działań demonicznych. Ludzie, diabeł może nami manipulować jak wózkiem widłowym, jeśli tylko się damy. Pamiętajcie, to jest ktoś, nad kim panujemy, ale ktoś, kto ciągle kombinuje. Ci z Was, którzy macie pracowników w firmie, mówię, Wy to wiecie najlepiej. Są tacy pracownicy, którzy cały czas, oni dochodzą w tym do perfekcji. Jak robić, żeby się nie narobić? Są mistrzami kamuflażu. O człowieku, jak oni... Ja to czasami ludzi mówię, z tego powinien być w ogóle dyplom. Jak będąc pracownikiem unikać pracy? A Polacy są w tym mistrzami świata. Nie ma lepszych mistrzów niż Polacy. Człowieku. Kiedyś czytałem książkę Grzesiuka, taka trylogia, Bosa, ale w ostrogach, zresztą polecam, bardzo fajne rzeczy. Facet nie znał Jezusa, ale znał kawał życia. Bosa, ale w ostrogach, 5 lat kacetu, ponieważ facet przesiedział przez 5 lat w obozach koncentracyjnych. I jest ciekawa rzecz, pytają go później, jak ty przeżyłeś podczas tej pracy ciężkiej, na przykład w Mauthausen. Wyglądało to tak, on mówi, jak pchaliśmy wielki wagon i było nas wielu ludzi do pchania tego wagonu, a on był jeden Polak tam wtedy, bo to były niemieckie tereny, to udawał, że pcha. Mówi, przez kilka lat doszedłem do perfekcji udawania, że pcha. Żeby nie tracić energii. Rozumiesz, że Polak. Diabeł będzie tak manipulował człowiekiem, który nie zna tych mechanizmów, że zakręci go wokół własnego palca. I mimo, że on jest pod Twoimi stopami, to Ty będziesz chodził na u niego na postronku. Jeżeli nie zrozumiesz, że jemu bardzo zależy na tym, abyś pamiętał. On chce, żebyś pamiętał. On chce, żebyś pamiętał swoje porażki. On chce, żebyś pamiętał swoje mankamenty. On chce, żebyś przywracał w swojej pamięci wszystko to, co Ciebie zraniło, niszczyło w życiu, co przynosiło Ci jakiekolwiek utrapienie czy klęskę. On będzie tego chciał. Zrozum, że On na tym będzie bazował. On będzie Ci przypominał. Ludzie, spójrzcie w swoje umysły, zobaczcie, co się dzieje. Kopnie ktoś Cię w tyłek, a Ty masz od razu wyrysowaną informację, że On nienawidzi Ciebie i 4 pokolenia do przodu. Dlaczego? Co Ty robisz w ogóle? Ja od lat usługuję ludziom. Ja słyszę takie teksty, ale mnie zranili w kościele.
Ja mówię, jak cię zranili, opowiedz. Normalnie przyszedłeś na nabożeństwo i cię dźknął w brzuch, pastor. Mówię, nie dźknął cię? No nie. No nie, chociaż wybił ci zęby? Też nie. Okradł cię? Nie. No jak cię zranił, cholera? Wyjaśnij mi, jak to ci... No wiesz, bo on nie był taki wrażliwy na moje potrzeby. Ja mówię, kurczę, człowieku, armia. Armia. On nie był wrażliwy na potrzeby tego. I to go zabiło, tego człowieka. Bo jakiś pastor nie był wrażliwy na jego potrzeby. Ja mówię, ty, a jak ty się w życiu radzisz, powiedz mi? Jak ty idziesz przez życie, powiedz mi? Ty, jak to się w ogóle, jak to wygląda? Ludzie przechodzą rozwód, jakiś dramat rozwodowy i boją się mieć znowu męża czy żonę. Ten rozwód jest w ich pamięci. Ja się pytam i mówią do mnie, ja się modlę o męża, żonę. Ja mówię, przecież ty się boisz mieć męża czy żonę. Ty masz rozwolnienie, dlatego że cały czas pamiętasz swoją porażkę w małżeństwie. Porażka w małżeństwie jest cały czas wydobywana z ciebie. Nawet już mają nowego męża czy nową żonę, tak? Kiedy nowy mąż czy nowa żona zaczynają przedstawiać jakieś symptomy tego, co było kiedyś, tak? Natychmiast mają dokręcone filmy. O! Złapałam go na pornografii. Na pewno ma kochankę. Tak jak tamten. Ale przecież ten to ten. Ale pornografię oglądał. A ja to górki też jak tamten? No ja. To dlaczego nie wyciągniesz takiej analizy na przykład, że jadł ogórki tak jak tamten, to pewnie ma kochankę. Bo to się nie składa, prawda? Bo nie następuje odtworzenie rekonstrukcyjne i nie następuje rozpoznanie pewnego rodzaju. Chcę wam pokazać, jakie mechanizmy zachodzą w naszych głowach i chcę was uświadomić, że macie nad tym władzę. Masz władzę, aby nie pamiętać tego, co za tobą. Bo stare przeminęło. To jest w ogóle możliwe. Tylko trzeba chcieć to zrobić. Trzeba chcieć się za to wziąć. Trzeba nie trzeba siedzieć i liczyć, może jakoś przestanę. Może przestanie mi to przychodzić do głowy. Ludzie, jak nie weźmiecie nad tym autorytetu, to ci to zawsze będzie przychodzić do głowy. Dlatego to jest mechanizm. Mechanizm. Rozumiesz? Tak jak płuca. Wdech, wydech. Tak jak obieg krwi. Nam się wydaje, że w naszych głowach to jest coś w formie chaotycznych działań. Tam nie ma chaotycznych działań. Tam są mechanizmy. To jest bardzo precyzyjnie ułożony system. Rozumiesz? Zdawczo-odbiorczy. Jeżeli w jakiś sposób reagujesz, to ta twoja reakcja wywoła reakcję z twojego umysłu. Ale wystarczy, że przestaniesz reagować. Rozumiesz? W odpowiedni sposób musisz przestać reagować. Czy wy wiecie, że ten mechanizm, on ma pod sobą wszystko? Z niego właściwie wyrasta wszystko. Zazdrość, zawiść, lęki. Rozumiecie? Z tego mechanizmu mamy w sobie złożony bardzo silny potencjał starych rzeczy. Ale stare przeminęło. Ja najpierw uwierzyłem w to, że stare przeminęło. Wiecie, w co ja uwierzyłem? Że cały ten twardy dysk mojej pamięci nie ma dzisiaj na mnie wpływu. Ja uznałem to za punkt martwy. Rozumiecie? Ja przez wiarę uznałem, że ja nie pamiętam. I że pamiętanie to nie jest pozytyw, tylko negatyw. Rozumiecie? Ja uznałem, że przypominanie sobie jakiegoś zjawiska, rozumiecie? Jest patologiczne, a nie pozytywne. Ja wytworzyłem system określony. Ja mam system rozmów na przykład z ludźmi. Ja w ogóle sobie nie pozwalam na to, żeby ktoś wyciągnął ze mnie bez mojej kontroli pewne rzeczy z mojej przeszłości. Ja na to nie pozwalam. Ktoś przychodzi i zaczyna ze mną rozmowę o starych rzeczach, rozumiesz? A ja natychmiast rozpoczynam rozmowę o pogodzie. Ja mówię, jak tam leci, jak tam żona, jak tam dzieci. A on mówi, pamiętasz? A ja zmieniam temat. A ja nie rozmawiam o tych sprawach.
Ja nie wydobywam z pamięci tych rzeczy. Ja nie kładę się spać i nie wydobywam z pamięci tych rzeczy. To wymaga dyscypliny. Dyscypliny. Bo te rzeczy przez lata zmagazynowały się tak mocno, że wystarczą małe impulsy, tak? Albo nasza mała chwiejność i natychmiast cały potencjał przeszłości zaczyna manifestować się w naszej teraźniejszości. Rozumiesz? Jak ktoś złamał sobie nogę 2-3 razy w życiu, tak? I potem znajduje się w podobnych sytuacjach, to pierwsza rzecz, która jest, to jest to, że złamie znowu nogę. O, już tutaj byłem, trzeba uważać, bo ja nogę tu złamałem. A dlaczego ty uważasz, że jak ty nogę tu złamałeś, to ja też ją złamię i ty drugi raz złamiesz? Skąd ten pomysł? Co to jest miejsce przez Boga ustanowione do łamania nóg? Ty w ogóle widziałeś takie zjawisko? Ty widziałeś taką tablicę z podpisem Jahwe, tu się łamie nogi, kropka? Przecież to, że tu złamałeś sobie nogę nawet 5 razy w życiu, nie oznacza, że dziś tu złamiesz nogę. Dlaczego? Bo stare przeminęło! Oto wszystko stało się nowe. Te miejsce jest nowe. Te miejsce jest nowe. Rozumiesz, o co chodzi? To nowe miejsce. Dlaczego? Bo ty jesteś nowy, na nim stały. Rozumiesz, o co tu chodzi? To trzeba zaskoczyć. To, że straciłeś pieniądze w jakimś biznesie, nie oznacza, że będziesz tracił pieniądze. To, że cię okradano, nie oznacza, że będą cię okradać. Ale jeżeli zaczniesz, i przypominam tutaj zasadę, o której mówiłem na nauczaniu, prawo przyciągania, jeżeli będziesz przywodził ten potężny potencjał z przeszłości i rozważał o nim w czasie teraźniejszym, to będziesz wytwarzał energię, która będzie ściągać takie same rzeczy do twojego życia i to się nazywa przekleństwo, a właściwie praktykowanie przekleństwa. Rozumiesz? Mój ojciec był alkoholikiem. To nie oznacza, że ja będę alkoholikiem. To też nie oznacza, że ja muszę być teraz abstynentem, aby nie być alkoholikiem. Absolutnie. To nie o to chodzi. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli te rzeczy. Stare przeminęło. To wasza konstytucja. To wasze wyznanie. I musicie zrozumieć, że musicie wyjść na wojnę z pamiętaniem. Musicie zapomnieć o tym, co za wami. Bo inaczej nie będziecie mogli nawiązywać prawidłowych relacji w Kościele. Bo inaczej nie będziecie mogli zwyciężać w tym świecie. Bo bez przerwy diabeł będzie miał za to cię złapać. Taki uchwyt będzie miał w tobie. A ja jestem dla niego gładki. On chce mnie złapać i nie ma za co. Mówi, Artur, przypomnij sobie. Ja mówię, ty sobie przypomnij, kanalio. Jak pod krzyżem wiłeś się z bólu. Przypomnieć ci, ja mu przypominam, ja jestem jego pamięcią, ja jestem sumieniem diabła. Ja mu przypominam, jak srał w gacie, jak Jezus wyszedł z grobu w ciele. Ja mówię, pamiętasz rozwolnienie w Jerozolimie, jak miałeś? Pamiętasz? Ja ci przypomnę. Ty mi nic nie przypomnisz, bo stare przeminęło, a u ciebie nie. Ty jesteś starym diabłem, a ja jestem nowy Artur. Stare przeminęło. Dla mnie, nie dla ciebie. Za ciebie Jezus nie umarł. Ty nie jesteś w Chrystusie. To ja ci przypomnę. To ja wydobędę z twojej pamięci. On nie chce pamiętać. Ja czasami mówię do demonów coś. Zauważyłem to. Uwalniam kogoś od demonów. Jak Duch Święty mnie zainspiruje, to przypominam demonowi, jak cierpiał. I człowiek zaczyna mieć szok. Jego to boli. Ja wyciągam z jego pamięci, rozumiecie, to, co go bolało. Pastwię się nad nim. Nie mam żadnych skrupułów. Ponieważ Bóg mnie powołał do kochania ludzi, a nie diabła. Rozumiecie? Ja mam ambiwalentną osobowość. Bardzo kocham ludzi, rozumiecie? I bardzo nienawidzę diabła. I robię to z pełną pasją. Z pełną pasją. Chcę, żebyśmy teraz spojrzeli na ten list do Filipian 3, 10, 14.
I w 10 wersecie jest pokazany początek tej drogi, tego mechanizmu uwolnienia się od pamiętania. Po pierwsze to jest poznanie, ustawiczne poznawanie. Ustawiczne poznawanie. Wiecie, czym jest poznawanie? Głęboko, pielęgnowaną, intymną relacją. Szukaniem coraz bardziej i głębiej i więcej. To jest poznawanie. To poznawanie doprowadza do doznania mocy zmartwychwstania. Czyli poznawanie Boga będzie powodowało, że będziemy wzrastać w mocy. Nie musimy szukać mocy i modlić się o moc. Wystarczy, że będziemy poznawali Boga. Same poznawanie Go będzie powodowało, że będziemy wzrastali w mocy zmartwychwstania, że będzie manifestowało się przez nas życie, będzie się manifestowała Boża moc. Jak do tego dochodzi? Pokazuje nam dalej werset 10. Dochodzi do tego za pomocą, i to jest coś, czego chrześcijanie charyzmatyczni nie lubią słuchać, uczestniczenia w cierpieniach Jego. To jest ból teraz. Ale jeśli Ty chcesz tej drogi, to się zapoznaj z mechanizmem. Co to jest uczestniczenie w cierpieniach? To jest krzyżowanie cielesności. Co zostało ukrzyżowane? Duch? Nie. Jezus został w ciele ukrzyżowany, tak? Potępiony został grzech w ciele. Jeżeli tu jest napisane, że aby doznać mocy zmartwychwstania, początkiem jest poznawanie Boga, ale środkiem, pewnym przejściem jest dochodzenie do tego za pomocą uczestniczenia w cierpieniach Jego, tak? To my musimy uznać to za prostą rzecz. Ciało ma być ukrzyżowane. Ludzie, my nie mamy gloryfikować cielesności. To są proste rzeczy. Prosta rzecz. Masz być milionerem. Każdy chce być milionerem. Ja mówię, możesz być milionerem. I to jest ważne, żebyś był tym milionerem. Zostań milionerem. Tylko nie prowadź konsumpcyjnego trybu życia. No i teraz weź, bądź milionerem, ale nie prowadź konsumpcyjnego trybu życia. Mam miliony, a dalej żyję, jakbym nie miał. Co to za życie? Po co mi te miliony? Mówię, właśnie mówi przez Ciebie cielesność. To cielesność przez Ciebie mówi. Bo mając miliony, możesz pompować pieniądze w królestwo. A nie mając milionów, nie możesz pompować pieniędzy w królestwo. Proste? Proste. Natomiast konsumpcyjny tryb życia to jest cielesność. Ukrzyżuj cielesność. Jak ukrzyżować cielesność? Zachowuj się tak, jak kiedyś, jak nie byłeś milionerem. Rozumiesz? Nie idź do sklepu i nie wydaj 2000 na spodnie, tylko wydaj 200 zł, tak jak kiedyś, jak normalnie pracowałeś. Jak kupowałeś sobie buty w takim sklepie, to nie idź teraz do butiku, gdzie zapłacisz za nie 3 razy tyle. Po co? Ja się pytam. Po co to zrobić? To jest cielesność. I wiele innych rzeczy jest cielesnością. Jawne są uczynki ciała, to nie jest o tym dzisiaj kazanie. Chcecie sobie poczytać o uczynkach ciała, bardzo proszę, list do Galacjan, Efezjan, tam jest pełno tego opisane. Tak? A więc droga to jest droga przez ukrzyżowanie cielesności. Rozumiesz? Zrozumcie. Wasza cielesność, ona nie umarła z Chrystusem na krzyżu. Tam stara natura umarła. Wiesz, gdzie była stara natura człowieka? W jego duchu. Tam była stara natura. Rozumiesz? To tam umarłeś duchowo, jako stary duch i narodziłeś się duchowo jako nowy duch. A cielesność dalej została. Cielesność to jest to wszystko, w czym się poruszamy w tym świecie. Tak? To jest cielesność. To jest to, co ten świat uznaje za w porządku. W porządku.
I tutaj nie trzeba bać się cierpienia. Czy krzyżowaniu cielesności będzie towarzyszyło cierpienie? Oczywiście, że będzie towarzyszyło cierpienia. Na przykład zostaniesz uznany za dziwaka. Na dzień dobry, no i dziwakiem jesteś. No niby normalny facet, normalna babka przed ciebie, a on idzie i głosi Ewangelię, siedzi. Ktoś pyta, to dlaczego ty w ogóle, co ty o tym Chrystusie tak opowiadasz? To ty tam nie masz co robić? To każdego sprawa prywatna, w co wierzysz. Tak ludzie mówią, to moja prywatna sprawa, w co ja wierzę. To wcale nie jest twoja prywatna sprawa, tylko to jest sprawa społeczna. Bo no dla wszystkich ludzi, co ty mi udaje? No to się nie mówi, a się mówi właśnie. O wszystkim się mówi, o wizycie u fryzjera, o gastrologu, o tym, że dostał ktoś pryszcza, się mówi w towarzystwie. A o tym, że się spotkało Chrystusa, się nie mówi, bo to jest temat tabu. A więc krzyżując cielesność, ty będziesz cierpiał. Będziesz wyrzucony poza margines. Niestety, musisz zapłacić tą cenę, jeżeli ty chcesz zapomnieć. Jeżeli ty chcesz, żeby zamanifestowała się ta święta amnezja, to musisz przejść przez cierpienia Chrystusowe, czyli krzyżowanie ciała. Cierpienia Chrystusowe to nie jest to, że ty masz chorować, ty masz być biedny, bo to jest głupota. To właśnie Jezus został dlatego ukrzyżowany, żebyś ty nie chorował, żebyś nie był biedny, żebyś żył 120 lat na ziemi, żeby był szczęśliwy. To po to Jezus umarł. Ale krzyżowanie cielesności jest bolesne. I tego Bóg za ciebie nie zrobi, bo o tym nie mówi Pismo. Ludzie mówią, narodziłeś się z Bożego Ducha, to już się wszystko teraz stanie. Hiperłaska tak właśnie głosi. Teraz tylko chodź z Panem. A ja mówię, ale ty w ogóle wiesz, co to jest chodzić z Panem? Ty chodzisz z Panem trochę? Trochę chodzisz z Panem, czy ty nie chodzisz trochę z Panem? Ja chodzę z Panem. Ja widzę, jak chodzisz z Panem. Się mądrzysz w internecie. Tak chodzisz z Panem. Tak chodzisz z Panem. Tak? Uczestniczenie w cierpieniach Jego prowadzi do stanięcia się podobnym do Niego w Jego śmierci. Tak mówi to słowo. Ludzie, my stajemy się podobni do Jezusa w Jego śmierci najpierw, a dopiero potem w Jego zmartwychwstaniu. Rozumiecie? Najpierw zawsze jest coś, co umiera. Nawyki, przekonania. Różnego rodzaju przyzwyczajenia. Rozumiecie? Zawsze najpierw to umiera. Zawsze jest to ból na początku. Ale nam wtłoczono do głowy, że ból jest zły. Jak od razu coś boli, na życiu prysz diable, prysz diable. To nie zawsze jest tak, prysz diable. Rozumiesz? Jak ja mam zakwasy po siłowni, to nie mówię prysz diable, bo ja sam na te zakwasy sobie poszedłem zapracować. Ja właśnie świadomie założyłem sobie większy ciężar, świadomie wygenerowałem ostatki energii i mam świadomie zakwasy. Jestem z nich dumny. A więc nie mam rozwolnionka, bo teraz mam zakwasy. Rozumiesz, o co chodzi? Nie chcę mieć zakwasów, nie pójdę ćwiczyć. To proste jak trud. To nie bójcie się tego. Krzyżowanie ciała to normalna rzecz. Normalna sprawa. Ludzie przychodzą i mówią, ale mówi Bóg, powiedział, że będę szczęśliwy. Ja mówię, no ale jest droga do szczęścia. Droga do szczęścia jest. Rozumiecie? Ja jeszcze nie widziałem rzeczy, które przychodzą na ten świat, wartościowe, które nie przychodzą przez ból. Tak? Nie ma takich rzeczy. Żeby czegoś się nauczyć, trzeba się uczyć, tak? Bardzo proste sprawy. Żeby czegoś się nauczyć, trzeba się uczyć. Ktoś chce trzymać dietę, ja mówię, Artur, pomóż mi dietę trzymać. Ja mówię, ja ci powiem, co zrobić, tylko musisz się do tego w ogóle, musisz się na to zgodzić. Syn nasz, jak zgodził się na moją propozycję, ja powiedziałem mu, Wiktor, w 100%, tak? Jak mówię do ciebie, coś, to ty mówisz taki amen. 102 kilo ważył. Tak się zaraz. Młody chłopak. Rozumiecie? Teraz wróciliśmy, co byliśmy z dziewczynkami zakopanym. Tato 87 już. 87, tylko on zapieprza. Jak mały samochód. Robi swoje sprawy zawodowe, przygotowuje się do tego wszystkiego, a potem jest siłownia, odpowiednia dieta. Wiecie, co robi? Przychodzi, bierze bułkę, sobie wieczorem powącha tą bułkę, mówi, piękny zapach.
kładzie i idzie do swojego pokoju. Rozumiesz? Bierze bidon, wrzuca tam proszę ciebie łyżkę aminokwasów, łyżkę izolatu białka, miesza, pije i idzie spać na skurczonym żołądku. Dlaczego? Bo podjął walkę o to, aby schudnąć. Rozumiesz? To proste jak drut. Ale to boli! To boli! Małżeństwo na początku jest piękne. Biegną do siebie jak dwa pierwiostki człowieku. Ty, 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 ty. Za każdym razem. Wszyscy chcą być razem. Za łapki się trzymają za 20 lat. Się nie trzymają za łapki. Też tam się trzymają. Za łapki czasem. Rozumiesz? Ale najczęściej jest tak, jak powiedział Michał. Ja nie wiem o różnych rzeczach z życia mojej żony. Ja w ogóle nie wiem o mnóstwie rzeczy z życia mojej żony. Wiecie dlaczego? Bo ona z Bogiem żyje, nie ze mną. To jest taka w ogóle bardzo dobra wiadomość dla małżeństw. Szczęśliwe małżeństwo to jest takie, jak mąż żyje z Bogiem i żona żyje z Bogiem. I czasem się ze sobą spotkają. I się ze sobą czasem spotykają, tak? To jest w ogóle pięknie, bo oni zawsze mają proszę ciebie niebo. To jest bardzo fajnie, także. Rzadko, ale z klasą. 11 werset mówi, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, czyli to jest sposób, jeszcze raz podkreślone jest, aby doświadczać życia. Nie? Aby doświadczać życia. Dalej Paweł mówi, nie jakobym już osiągnął, albo już był doskonały, czyli my nie musimy ustawicznie myśleć o tym, na jakim poziomie my już jesteśmy i czy już jest wszystko w naszym życiu dobrze. Bo to cię będzie prowadziło do frustracji, to cię będzie prowadziło do tego, że bez przerwy coś tam będzie, jak coś będzie nie tak, to będziesz piszczał. Paweł mówi, ja w ogóle nie myślę, że pochwycimy. Ale co on mówi? Zostałem pochwycony. Mam tą świadomość, że jestem w rękach Chrystusa. Nie analizuję swojego życia 24 godziny na dobę. Nie krzepię się ciągle. Zobacz, żeby zapominać, to trzeba się kierować na Chrystusa. Nie rozpatrywać ciągle siebie. Nie siedzieć ciągle w swojej głowie. Czy już pochwyciłem, czy już nie pochwyciłem, czy już jestem doskonały, czy już wszystkie warownie rozwaliłem, czy nie rozwaliłem. Coś ci powiem o warowniach. Jak nie rozwaliłeś jeszcze jakiejś warowni, to ona z wielkim krzykiem w ciebie wjedzie. Nie przejmuj się. Nie trzeba, posłuchaj, warowni nie trzeba zachęcać, żeby się ujawniała. Okej? Okay? Ona się sama ujawni. A jak się nie ujawnia, to nie krzepiemy się w szampku. I nie patrzymy, ile jeszcze przed nami. Rozumiesz? Do zrobienia. Tylko żyjemy. Patrzymy w Chrystusa. Jesteśmy skoncentrowani na Nim. I Paweł mówi, jedno czynię, zapominając o tym, co za mną. Na czym on się skupia? On się skupia na tym, co przed nim. A więc, aby zapominać, trzeba trenować skupianie się na tym, co przed tobą. Na nagrodzie nasze skupienie ma być. Na nagrodzie. Myślisz o tym, jak będziesz zarządzał planetami, czy siedzisz i zastanawiasz się, jakie porażki poniosłeś kiedyś? Nie masz jeszcze nazwy swojego statku kosmicznego, którym przemierzasz kosmos wraz z aniołami? Jeszcze nie? To go nazwij. Zajmij się tym, co przed tobą. Jak często widzisz siebie w koronie razem z Chrystusem na tronie? Jak często zwracasz się na tronie do Niego i mówisz, Jezus, gdzie dzisiaj razem lecimy? Którą konstelację zawładnąć? Gdzie jesteś w swojej głowie? Czy tam z tyłu, czy tam z przodu? Jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody. Pokażę wam na końcu kilka
broni, narzędzi, to nazwijmy, które będą bardzo, bardzo Wam w tym pomagać. I ja proszę Was, nie traktujcie tych rzeczy, o, ja już to wiem, tylko zobacz, czy Ty to robisz. Bo tutaj jest napisane tak, jedno czynię, czyli to są czynności. Jest to pewien system czynności. Nie tego, że my wiemy o tych czynnościach. Po pierwsze, świadomość duchowego odrodzenia. Jesteś świadomy duchowego odrodzenia? Super. Ile razy dziennie to ogłaszasz? Jak masz rozbudowany system dziękczynienia za swoje odrodzenie duchowe? Jak często w centrum swojego dziękczynienia stawiasz swoje odrodzenie duchowe? Krótko powiedziawszy, jak często dziękujesz, że jesteś spowiony? Że idziesz do nieba? Ile razy proklamujesz? Nowym jestem stworzeniem. A raz na tydzień? A może zapominasz o tym? A, wystarczy, że mam to w świadomości. Nie wystarczy, że masz to w świadomości. Trzeba o tym mówić. Trzeba to wałkować. Trzeba za to dziękować. Musi być uruchomiony mechanizm. Rozumiesz? Wdzięczności i wyznania. Świadomość duchowego odrodzenia. Po drugie, wiara w Boże prawdy związane z duchowym odrodzeniem. Na czym opierasz swoją wiarę w Boże prawdy? Bo ja na tym, że jestem odrodzony duchowo. Wierzysz w to, że wszystkie obietnice Boże mają w Chrystusie Jezusie swoje tak dla Ciebie? Spójrz na to. Czy Ty w ogóle w to wierzysz? Czy Ty w ogóle wierzysz w te rzeczy? Czy wierzysz w to, że wszystkie obietnice Boże mają swoje tak dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie w Chrystusie swoje tak? Nie dla mnie, dla Ciebie. Nie ogólnie, nie teologicznie. Ja się pytam, czy wierzysz w obietnicę Bożą, patrzysz w nią i mówisz, ale mam rzeczy. Następnie zaczynasz mówić o tym, co Ty masz, rozumiesz? Pisać o tym SMS-y do Twoich znajomych, rozumiesz? Czy Ty to robisz? Albo ja to robię. Widzisz? Ja to robię. Czyniąc, jedno czyniąc, czyniąc. Trzecia rzecz, skupienie się na poznawaniu Boga. Czy poznawanie Boga jest number one w Twoim życiu, czy masz inne cele? Czy celem jest coś innego? Czy celem jest służenie Bogu? Czy celem jest szczęśliwe małżeństwo? Czy celem jest wychowywanie dzieci? Czy to jest celem? Jeśli to jest cel, to jest błędny cel. Poznanie Boga. Ja chcę więcej Ciebie poznać. Ja chcę lepiej Ciebie poznać. Ja się spalę na tym. Ja będę oglądał wszystko wokoło z perspektywy pragnienia poznania Ciebie głębiej i bardziej. Czy Ty to robisz? To są moje pytania na dzisiaj. Cztery. Zrozumienie i zaakceptowanie Bożej metody uwalniania mocy poprzez skruszenie zewnętrznego człowieka. Czy Ty się zgadzasz z tym, co ja dzisiaj mówię? Czy Ty w ogóle wierzysz w to, że jedyną metodą uwolnienia ducha jest skruszenie zewnętrznego człowieka? Czy Ty masz to zrozumienie, czy Ty się boisz tego zrozumienia? Jedyna metoda, ja Wam nie mówię, że jest jeszcze jakaś, że jest jeszcze jakaś droga. Kobieta, która namaściła Jezusa nogi olejkiem, rozbiła flakonik. Żeby perfumy mogły się wydobyć, trzeba rozbić flakonik. On był zalakowany, zamknięty, rozumiesz? Uwolnienie ducha jest tylko przez skruszenie zewnętrznego człowieka. Ludzie zostaną dotknięci przez kogoś, zranieni i od razu się zamykają jak ślimaczek. Tylko na bazie naszej wspólnoty to widać. Nie mówiąc dalej. Ktoś Cię nie potraktuje tak, jakbyś chciał. Ja nie mówię, że on dobrze czy źle potraktuje, to nieważne. Ale Ty już jesteś zamknięty na tego człowieka. A dlaczego Ty do niego nie idziesz, nie siadasz z nim i nie mówisz do niego Ty? Czuję się zraniony przez Ciebie, weź. Sam na sam. A on Ci na przykład odpowie, ale to nie jest Twoja sprawa, chodzisz z Bogiem. A Ty powiesz do niego, ale to jest Twoja sprawa. Teraz jest to nasza sprawa.
Moje zranienie jest naszą sprawą. To jest napisanie jedni drugich przemienioności. Proszę bardzo, ponieś moje brzemię. Czuję się zraniony przez ciebie. Dlaczego nie pójdziesz i nie powiesz, tylko się zamkniesz? A wiesz dlaczego? Bo się boisz skruszyć zewnętrznego, czego coś padnie w tobie. Twoja godność. Jaka godność? Jaki honor? Powiedzieć ci, gdzie jest twój honor? Przybity do krzyża. Wiesz, gdzie jest twoja godność? Przybita do krzyża. Wiesz, gdzie jest mój honor i godność? Przybite do krzyża. Ja mam na to równiutko wywalone, jaki kto ma stosunek do mnie. Wiecie, co mnie interesuje? Jaki ja mam stosunek do kogoś. To mnie interesuje. Mnie to interesuje. Ja nad tym zamierzam pracować w swoim życiu. Jak mnie zranisz, to do ciebie przyjdę, słowo honoru. Bo ja taki jestem. Spytajcie moje żony. My mamy takie rozmowy w domu. Ja mówię, a teraz i koniec, ja się czuję obrażony teraz. Ona to weźmie świra, a tak. Ja kiedyś taki nie byłem, jak nie rozumiałem tego, wiesz, bo ja udawałem, że to mnie nie rusza. Tylko, że ja byłem świetny w udawaniu, że to mnie nie rusza. A potem zobaczę, mówię, Boże, to wcale nie jest tak, że to mnie nie rusza, tylko to mnie rusza, tylko ja mam taką religijną manierę, że ja tego nie uwalniam. Teraz jestem w Chrystusie, nic mnie nie rusza, tylko, że mnie to ruszało. Mówię, okej, to ja się skruszę, ja powiem mojej żonie, że jest mi źle. A będzie trzeba, to wykrzyczę. A dobrze krzyczę. I usiądę, bo mi tak, no tak mam. No i co? No i dobrze. I teraz pomóż mi w tym, rozumiesz? Albo przeproś mnie, albo w ogóle coś, bo rozumiesz, bo jest nie życzę. Rozumiesz, co chodzi? To jest skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. Bo tu wychodzi prawda jakaś. Tak? Piąta rzecz. Nie skupianie się na swoich osiągnięciach w Bogu. Twoje osiągnięcia w Królestwie nie mają żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o skupianie się na nich. One mają znaczenie w Bożych oczach. Rozumiesz? Wielu ludzi na przykład uważa, że jeżeli na przykład dużo służą w Królestwie, to są liderami. Ja mówię, słuchaj, na liderstwo się nie zasługuje. W ogóle liderstwo to nie jest w ogóle jakaś nagroda za coś. To jest w ogóle taka głupota, jak ktoś myśli, że liderem to się stajesz, bo ty dobrze służysz. To jest bzdura. Lider to jest w ogóle pierwszy sługa. To jest ktoś, kto bierze na siebie odpowiedzialność. Taki fach, taki zawód. Rozumiesz, o co chodzi? To tylko tak jak kierownik w firmie, wiesz, właściciel firmy. No w ogóle człowieku, no. Niektórzy mówią, chciałbym być dyrektorem firmy. Ja mówię, ty przychodzisz do firmy na 8 godzin, a dyrektor pracuje 14. Jak to jest normalny dyrektor, to on pracuje 14. W cudzysłowie, dlaczego? Bo on was wszystkich dogląda. Bo 90% z was, tak, jest fachowcami od niepracowania. To on cały czas musi być zorientowany, jak człowieku, rozumiesz, jak cik. Się okazuje, że może być bardziej zmęczony niż ty po tych 8 godzinach noszenia jakichś tam ciężarów. Po siódme, skupianie się na tym, że należy się do Chrystusa, że to Jego dzieło nas wyzwoliło, a nie nasze. Należymy do Chrystusa. Jestem cały czas skupiony, ja należę do Chrystusa. Ja dzisiaj wstałem rano, ja modlę się, my twój jestem. I koniec. I niczym więcej, ani mój, ani diabła, ani innego człowieka. Twój jestem Jezus. Ja to proklamuję, ja to wyznaję. To nie jest tylko moja świadomość, ja to czynię. Rozumiesz? Ósma rzecz to jest świadomość tego, że życie doczesne to krótki etap, a naszą ojcowizną jest niebo, to jest nasza ojczyzna. To nie jest miejsce stałego życia naszego. To trzeba mieć tą świadomość i trzeba też tego rodzaju działania podejmować. Nie przywiązuj się do tej ziemi tak bardzo. Nie przywiązuj się. Nie bądź przywiązany do tego. Trzeba zmienić miejsce zamieszkania, zmień miejsce zamieszkania. Trzeba zmienić działalność, zmień działalność. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle przestań. Bądź jak kosmopolita. Na tej ziemi jesteś człowiekiem bez kraju.
Dlatego jest napisane, kto używa tego świata, jakby nie używał. Wszystko możesz mieć na tym świecie, nie o to chodzi. Ale bądź gotowy wszystko zmienić w jednej chwili, ok? Nie przywiązuj się do tego wszystkiego. Do nieba pójdziesz goły i wesoły. Tu będziesz milionerem, ale do nieba pójdziesz na waletach. Tu będziesz miał żonę, męża, dzieci, ale tam w solóweczkę. Tam nie pójdziesz z żoną za rękę, z dziećmi za rękę, tak nie ma, to teoria jest, rozumiesz, o co chodzi. Mamy dziecko, cieszymy się, urodziło dziecko, wychowamy, dziecko masz w leasingu. Co jest napisane? Dzieci są darem Pana, czyje są dzieci Pana. Kocham Sarę, wiecie co zrobiłem z Sarą, oddałem ją Bogu. Tak ją kocham, że ją oddałem. Tak? Nie martwię się o Sarę. Nie chodzę, co tam u Sary, gdzie tam jest Sara. Z Bogiem jest. Ja wiem, gdzie ona jest. Gdzieś z Bogiem. Jak dla Pana ją wychowuje, nie dla siebie. Jak dla Pana. Tak? To jest moje zadanie. Wychować Sarę na Bożą kobietę. Żeby szła jak przecinak po tej ziemi, tak? I szerzyła królestwo. O to mi chodzi w ogóle, nie? 9. rzecz to jest świadomość nagród w niebie. Nagrody w niebie za Twoją wierność prawdzie. Bądź świadomy nagród w niebie. Ludzie, proszę Was. Już nie bazujmy, przecież wiecie, macie pewność zbawienia. Macie nieutracalność zbawienia. Wiecie, że nie odejdziecie od tego Boga, nawet żebyście nie wiem co zrobili. Ilu z Was już było w takich sytuacjach, że byliście w świecie, czy nawet i teraz, nie wiem, kto tam siedzi w świecie, po uszy, siedzisz w różnych rzeczach, może, ale i tak masz cały czas wewnętrzny konflikt. Rozumiesz, o co chodzi? Jak jest się w Duchu Świętym, to nawet woda inaczej smakuje. Człowiek się upić dobrze nie może, no przecież ja o tym wiem. Kiedyś się normalnie upiłeś jak trzeba, rozumiesz? A po nawróceniu próbowałem się parę razy upić, człowieku, i taki w ogóle taki... Taki byłem, taki w ogóle, mówię, nie, to nie ma sensu, bo to po co to pić, jak to się nie czujesz dobrze, tylko się czujesz gorzej, cholera. Rozumiesz, o to chodzi, tak w ogóle wiesz. Kiedyś grzech smakował, tak? Bo stara natura to był smakosz tego grzechu. Teraz grzeszę i się wcale nie cieszę. Teraz grzeszę i cierpię. No to się pytam, po co grzeszyć? To jeszcze sobie człowieku harakiri robić bez sensu. To się zacznę uświęcać, nie jestem masochistą. Rozumiesz? No przecież taka jest prawda, ludzie, jesteśmy nowymi stworzeniami. A więc nie skupiajmy się na tym, że, czy do nieba pójdziemy, czy nie pójdziemy, bo to jest zamknięty temat, tylko my się skupiajmy na tym, tak, żeby nagrody tam mieć. Ja naprawdę zachęcam Was, żebyście o tym rozmyślali i te rzeczy rozważali. Przecież my idziemy do nieba i tam nagrody dla nas czekają. Nagrody czekają. W ogóle ja na to jestem najarany. Naprawdę. Bo to jest coś, o czym ja nie mam pojęcia za dużego. To jest w ogóle jedna z najgłębiej ukrytych rzeczy, jeżeli chodzi o Boga. Ucho ludzkie nie słyszało i oko ludzkie nie widziało, co Pan przygotował dla tych, którzy Go miłują. Czyli w ogóle rozumiecie, my żyjemy w takim stanie niewiedzy w tym temacie. Paweł jak tam miał jakąś tam wizję, to mówi, słyszałem niewypowiedziane słowa. No i koniec. To było coś takiego, co on słyszał, co w ogóle nie był w stanie powtórzyć. Nawet mówi, w ogóle nie wiem, co to było. Niewypowiedziane słowa słyszałem. No przecież to jest w ogóle człowieku absurd jakiś. Tam są kolory, których jeszcze nie widziały twoje oczy, rozumiesz? Tam są dźwięki, których nigdy nie usłyszały twoje uszy. Tam są odczucia, których nigdy nie odczuła twoja dusza. Tam są takie rzeczy w niebie. Tam są takie rzeczy w niebie. Tam najmniejszy element jest większy niż największy na ziemi. Rozumiecie? To jest to. A jak ja czytam w mojej Biblii, że On przygotował ucztę dla nas z wystałych win i tłustych potraw, to ja mówię pięknie. Jeszcze się piję u Niego i na tłusto jadę. Już w ogóle, człowieku. Ty. Już wszystko pogrzebane, człowieku. Nie ma nawet tematu moralności w ogóle. Co ciekawe, i niemoralności. Ty, w niebie nie ma moralności, nie ma niemoralności. Co tam jest? Tam jest Chrystus. Tam jest coś najbardziej tajemniczego we wszechświecie.
I mnie to kręci. I mnie to interesuje. Ja idę po nagrodę. I ty musisz być skupiony na nagrodzie. Na tym, co Paweł. I ostatnia rzecz. Czynne przeciwstawianie się demonicznym siłom, które wydobywają z naszych umysłów to, co stare. Jeżeli w twoim umyśle pojawia się najdrobniejszy impuls myśli czy emocji związany z czymś starym, czyli z czymś, co nie jest adekwatne do nowego, to jest wróg! To nie jest kumpel, który przyszedł i mówi, porozmawiajmy sobie o starych rzeczach. Ludzie, my w ogóle mamy prawo mówić jedynie o starych rzeczach wtedy, kiedy składamy świadectwo. Wy nigdy więcej nie powinniście o tym rozmawiać. Rozumiesz? Ci z was, którzy przychodzicie do mnie na spotkania, jesteśmy na poziomie działań terapeutycznych, to wiecie, że kiedy mówimy o pewnym starym zjawisku, to mówimy o nim ile razy? Jeden raz. Ja jeden raz z wami rozmawiam o czymś. Ja jeden raz do was mówię, wydobądź tą rzecz. Nazywamy tą rzecz, rozpieprzamy ją, zamykamy i wstawiamy tam nowy moduł. A? I koniec. To jest święta terapia. A nie grzebanie się ciągle w tamtych sprawach. Pogrzebmy się dzisiaj. Tym osobom, które przychodziły do mnie i chciały się ciągle grzebać w starych sprawach, to zacząłem odmawiać. Mówię, ale po co ty do mnie przychodzisz? Co ty chcesz? Chcę, żebyśmy gadali po starych sprawach 150 zł za 50 minut. Dlaczego? My Bóg kapie z tego. Dlatego. Bóg kapie z tego. Odpowiedz głupiemu wedle głupoty jego, do człowieku. Jak ty chcesz, żebyśmy taką rzecz robili, od razu nie chcą. A mówię, ale tak jest w świecie. No chcesz, żeby była w świecie? W świecie jest 150 zł za 50 minut, przy ciebie opowiadamy sobie o starych bagienkach, a potem idziemy z powrotem do domu. Dwa razy w tygodniu terapeuta ma z ciebie 300 zł, przy ciebie tygodniowo. 1200 od jednej osoby. Tak? Obrabia 20 osób w miesiącu i stoi jak górnik w płacie człowieku. Ale święta terapia jest inna. Tam się mówi jeden raz o starej rzeczy. Nazywa się ją, bo ją trzeba nazwać, uderza się w nią prawdą, wymienia się na nową i kształtuje się nowy pogląd. To jest to. Nie pielęgnuje się pamiętania. To te elementy prowadzą do utraty zdolności, do przypominania sobie, do odtwarzania rekonstrukcyjnego, do rozpoznawania. To te elementy. To jest ta droga. I ja rozumiem, że możesz sobie sam nie radzić w jakichś tych sytuacjach. Bo jedni sobie poradzą szybciutko i tą drogę ogarną, inni sobie nie ogarną tej drogi. Dlatego mamy indywidualne spotkania, dlatego są spotkania duszpasterskie, dlatego sobie tam kocyk przygotowałem i poduszkę i będę tu spał ze środy na czwartek. Od września, wtedy kiedy będę miał konsultację. I będziemy lecieć od rana do wieczora. Spotykać się, wymieniać stare na nowe. Nie wspominać tego, co dawne. Nie przypominać sobie. Jeszcze dzisiaj się pomódl do Boga i powiedz, Boże, ja chcę świętej amnezji. Ja sobie nie życzę tego, aby wydobywać z mojej pamięci te rzeczy, które są stare. Ja chcę nie pamiętać. Ja przeklinam pamiętanie, a błogosławię zapominanie. Bo Ty tak powiedziałeś w swoim słowie. Rozumiesz? Musisz być człowiekiem wolnym od każdego impulsu, tego co stare. Musisz być wolnym człowiekiem, żeby dalej budować, żeby dalej szerzyć królestwo. Ludzie, wszelkie warownie, one są wbite w naszą przeszłość, a nie teraźniejszość, rozumiecie? Czy wy w ogóle wiecie, że nowe stworzenie to ono nie stwarza gruntu dla powstawania warowni? To nie ma możliwości, żebyś dzisiaj coś ukręcił w tym temacie. Ale kiedyś ukręciłeś i trzeba o tym zapomnieć. Trzeba o tym zapomnieć. Nie możesz być tak wrażliwy, że gdzieś się ciebie dotknie, a to raz. Już mnie nie kocha mnie już. Już mnie nie kocha.
O, Bóg nie wysłuchaj mojej modlitwy, już mnie nie kocha. Że to się na sam na Boga przekłada. No, matka mnie zostawiła, z ojcem on też mnie zostawi. Tfu, Panie Boże, nie lubię Cię dziś. Od razu nie zrobiłeś. Ja bym chciał od razu. Nie zrobiłeś, to znaczy mnie nie kochasz. Tacy są ludzie. Rozumiesz? I mówię, potem poranieni jesteśmy. No więc zawsze byliście poranieni. I nigdy nie daliście się uleczyć. Bóg mówi, tyle lat próbowałem leczyć waszą ranę, a nie daliście się. Kurczę. Ja tak nie chcę w życiu. Ja nie pamiętam o tym, co za to. Ludzie, ja bym nie mógł robić tego, co ja robię dzisiaj. Większość z was jest lepiej wykształcona ode mnie. Obrudniejsza. Ja bym w ogóle ze wstydu przed wami się spalił, mówiąc do was jakieś w ogóle prawdy. Ja bym się do tego nie nadawał, jak ja bym miał świadomość tego, co było w moim życiu kiedyś. Rozumiecie? Ja zapomniałem o tym, co za mną. Ja w ogóle siebie nie uważam za starego człowieka w najmniejszym, w najdrobniejszym elemencie. Ja pamiętam, jak jeszcze miałem sprawy sądowe. Byłem sądzony wtedy za napad na kantor z bronią w ręku. Ja pamiętam, poszedłem na tą rozprawę, bo tam już to lata później, to już po moim nawróceniu te sprawy tam były, jak wyszedłem na wolność, oni tam dalej te sprawy się toczyły. I pamiętam, że jednym z wniosków, które ja złożyłem przed tym sądem, to było moje świadectwo na piśmie. Napisałem po prostu, spotkałem Jezusa. Sędzia się pyta, ale co to jest? Ja mówię, to jestem nowy ja. Nowy ja. A pan był badany psychiatrycznie? Ja mówię, tak, Wysoki Sądzie, tam w aktach jest moje badanie psychiatryczne. I tam jest napisane, że nawet nie mam osobowości nieprawidłowej. I ja w tych aktach sądowych, w tym badaniu psychiatrycznym mam wpisane neofita, czyli nawrócony. No. Oni po paru miesiącach badania mnie w szpitalu psychiatrycznym stwierdzili, że u mnie jest wszystko w porządku i że jedyną rzeczą, którą mogą powiedzieć, bo jest takie rozpoznanie, bo psychiatry, jak oni nie wiedzą, co się stało, wiecie, normalny facet. Elektroencefalogram mózgu w porządku, w ciebie wszystko elegancko, wszystko mu działa, tylko w cuda wierzy. To neofita oni napisali, ja mówię, wiele wysokich. I oni moje świadectwo włożyli do tych akt sprawy. Ja mówię, bo ja jestem nowym stworzeniem. Ja mówię, Wysoki Sądzie, kiedy byłem starym człowiekiem, postępowałem niegodnie. Byłem mordercą, bandytą, złodziejem. Ale jestem nowym stworzeniem. Rozumiesz? Posłuchajcie teraz, co się dzieje. Pokazuję wam manifestację cudów. Ogłaszam, że żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra, każdemu językowi, który występuje przeciwko mnie w sądzie, zadaje kłam. Wchodzi kobieta, która wcześniej w obszernych zeznaniach i w konfrontacji twarzą w twarz stwierdziła, że jej przystawiłem pistolet do głowy. I że tak potwornie mnie się boi, że żąda od sądu, aby była przesłuchiwana na sali sądowej bez mojej obecności. Teraz siedziałem w pierwszej ławeczce sobie, występując z wolnej stopy, ona tam przyszła i powiedziała, że ja nie znam tego pana. Kiedy sąd przeczytał informację, ona mówi, nie mam bladego pojęcia, dlaczego wtedy tak powiedziałam. Ja tego pana nie znam. I to jest Bóg. Rozumiesz? To jest Bóg. To jest Bóg. Tylko trzeba chodzić Jego drogami. Stańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, aby to Słowo przeniknęło ludzi. Ojcze, ja chcę, aby to Słowo przeniknęło ich do tego stopnia, aby oddzieliło ducha od duszy, tak jak szpik od kości. Ojcze, ja modlę się teraz, aby Twój Święty Duch przenikał ludzi, aby zapominali o tym, co za nimi. Ojcze, ja modlę się o świętą amnezję dla Kościoła. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie nie pamiętali tego, co stare w ich życiu. Ojcze, ja chcę, żeby Twoja moc przeniknęła ludzi do tego stopnia, aby to, co stare w ich życiu, zostało zupełnie zamknięte w ich umysłach, aby żadna sytuacja w ich życiu nie przywoływała tamtych rzeczy, nie wyciągała tych rzeczy z pamięci. Ojcze, ja modlę się o to,
Ojcze, dziękuję Ci za ich umysły. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że oni są nowymi stworzeniami, że stare przeminęło, że wszystko stworzone jest przez Ciebie nowe w nich. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że oni biorą te rzeczy i idą prosto w tej drodze. I że Twoja moc będzie przenikała ich życie. Ojcze, ja modlę się, niech ich umysły będą nakierowane na nagrodę. Niech widzą siebie z Jezusem na tronie. Niech oglądają siebie Twoimi oczyma. Ojcze, ja przeklinam każdą demoniczną siłę w ich życiu, która próbuje wydobywać rzeczy stare z nich. Stare wspomnienia, stare przyzwyczajenia, stare koncepcje. Ojcze, ja ustanawiam nowe umysły. Ojcze, ja wzbudzam w nich pragnienie podjęcia działań zgodnie z Twoją drogą objawioną im w tym temacie, odnośnie niepamiętania tego, co za nimi. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen.